właśnie. No właśnie. Co ty jarasz, elektryka? Ty już nagrywasz, tak? Tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodź, chodź, bo tu wyświetla się, że 8 minut można nagrać. Na twojej zajebistości. No, maestro musi się rozebrać. Co wcześniej, nie? Pół roku później. Dobra, od czego zaczynamy? Od wanny, nie? To wygląda, jakby on zdjął skarpetkę i pacjent dużym od nogi pojechał. Ej, ja muszę postrzec, bo patrz, bo... Tego jest nieźle. Tu obita wanna. Tu ostatnio mi woda stała. Musiałem trochę więcej nalać, żeby to przeszło. No stała, no. Nalałem, myłem sobie ręce i mi stała woda. A po to wano jest pianie. Nie ma wylewki. Nawet nie ma, wiesz, jak tu się dostać. Nie ma tutaj tej rewizji żadnej. Tutaj zobacz, kurde, jak kaka nie jest. Tutaj, kurde, zobacz, że się jest masakra. Nagram to spokojnie jeszcze raz. A zobacz, tu jeszcze mi poświęć. To będzie miał do archiwum. Fugi brakuje wszędzie. Co jeszcze zobaczyłeś? Tu pod wanną. Pod samą wanną. A to już nagrałem tutaj. A tu... Potem podłożymy jakiś podkład, nie będzie słychać. O, jak ładnie pajączki się zalęgły. Tu miało być lustereczko. Tutaj jest, mamy piękny zlew. O. Ale jeszcze chyba nie wyczyszczona jest nawet ta po fudze. No nie, jest jeszcze syf. Przecież nic nie było myte. No, piękny gebericik. Siada trzosłana. Znaczy ten płyt gipsowy. To wszystko w płytach, nie? Całe mieszkanie. O, tutaj jest pęknięcie takie, nie wiem, czy będzie widać. Tutaj. Weź tylko tam, góra. Słabo. Słabo nie będzie widać. Ale dawaj, dawaj. To masz widzę, bo ten kanał to pięknie z przodu. On tutaj jest też popękane. Ale to jest popękane wszystko. Do narożnika. Potem jeszcze raz jak na spokojnie. Tutaj jeszcze pokaż po cichu, żeby tu. O, tu pod spodem jak chępnie ten tutaj można się zarżnąć. No, tak mocno, zobacz. Tutaj kurde jest tak ostrożny. Można się zarżnąć, nie? Tylko 4 minuty zostały. No dobra, naładujemy, no, potem się nagrać jeszcze na spokojnie. Pan silikon przy suficie. Silikon to jest silikon, czy akrylem to zrobimy? Akrylem. To akrylem. To nie wygląda. Tak. A on nie malowany jest nawet, to jest suchy. Tutaj jest ten piękna listwa. Odsłonę się z niego. Tutaj do połowy jakaś kółka położona. Wszystko pier zielone.
Fuzera jak ta lala. No i też. O, dziura przy kontakcie. Jeżeli dał radę i zakres. Ogólniejszy kontakt. O. Tu chyba śrubka w tym wybiję, zobacz. Na skręt wybiję. Nie, ogólnie ten cały ten narożnik jest spieprzony, no bo on wyleciał, nie? Jak tutaj wyciągali te stare drzwi, bo wymieniane były drzwi dopiero później. To wyskoczył narożnik. Ale to zobaczenie. On był chyba narożnik nakładany później niż po parkie, tak wygląda. To. To? No jest, jest. No. No tak wszystkie ściany tak wyglądają, więc wiesz, ja to kurde już mnie niczym nie zaskoczysz tutaj. No chodź do kuchni. Tutaj kurde też mi, oni podłogę remontowali, a tutaj wyskoczyły mi te. Za bardzo są ściśnięte, może dlatego prężą. Nie, właśnie nie, bo ja je zakładałem. I wszędzie zostawiłem luz, a wiesz, wilgoć teraz, zobacz, tam mam pochłaniacz wilgoci i teraz widać kurde po prostu jaka tu jest wilgoć, nie? Zobacz, to jest woda w środku. Dobra, akcja. Akcja! Go! Wilgoć, no. Tutaj uważaj na przewody, bo tutaj może wiesz, może ci coś pierdyknąć. No trzeba było, ale widzisz, nie wpadli na to, nie? To już jakoś... Nie wiem, no może teraz zapoizolować. Masz jakąś izolację? Nie. Garaż jest bardzo ładny. Dawaj ten kąt, co tutaj widzisz, o zobacz tutaj jeszcze, weź podświetl tutaj. Tutaj zajebisty kontakt. Tak, pod wodą. Pod wodą, ujście wody i kontakt. Nie wodoodporne, też nie wodoszczelne. Gdy są wszędzie płyty, nie? To... No wszędzie płyty, całe mieszkanie jest w płytach. No ty. No i tu miałem wsadzić, zlew, nie? O. Cyk. Zlew. Ogólnie tutaj był taki gościu. No może zlew się przednie jakoś. Taki gościu. Ja sobie takiego gościa wziąłem, który zrobił protokół. Taki wiesz, taki mega. No musiałem zapłacić za niego, no ale chusta. To ogólnie tutaj szparomierze było mierzone i było 18 mm. A gdzie norma to jest 3 mm, nie? To troszkę się walnęli o 15 mm, nie? Tutaj jak sama farba nie była pancerzona, nic, nie? No i to na szybko pewnie robili, nie? Już mieli końcówkę roboty, już musieli pewnie gdzieś lecieć na jakąś inną. A tam też jest nawalone tak przy wannie tym akrylem. To chyba ktoś do góry nogami tym palcem od nogi jechał po całym mieszkaniu. No i tutaj chcieli ukryć te pęknięcia, no przecież to pękało i w sumie nadal to pęka, nie? No i ty też macie nie całe. Było malowane widocznie na mokre akryl albo coś. Tutaj przy oknach też wszystko popękało. Tutaj widać jakaś ściana prosta, wszystko kręta. Te dołączenie widać. Tak, tutaj porozstawiłem trochę te meble, żeby te... Bo tutaj to też miałem takie... Ale tutaj masz do takich wylety, nie? Pod kolkę. No wprost możesz wziąć na meble. No. No tak malowane było. Było to. Bo to fajnie w to widać centralnie. No, to miało być w łazience, nie? To miało być w łazience, ale powiedzieli, że za 600 mi to wyciągną, ale chciałem już tyle kasy chcieli wziąć, że już nie chciałem im dać tych 600. Że mi chuj to z szafką zostawię czy coś, wiecie. Ale tutaj szafki będą stać jak tam. Tu jest piękna antresola. Pięknie wykończona. Ta listwa też, bo tu jest listwa i tam wcześniej też nie pokazałem, tam też jest listwa. Może się do ciebie, na falki. No i
to ta listwa to tam była taka z, tak mi potrzebna. Dobrze, że nie położyli kafle na kafle. No. Bo są tacy magicy, co wiesz. Nie, no w łazience mi położyli kafle na kafle. Położyli? Na podłodze. No nie gadaj. Na podłodze. Bo na podłodze mam przez ten stare kafle, jeszcze mój dziadek kładł i oni na te kafle położyli kafle. A skąd wiedzą, jak tam to się kafle trzymały? Nie, no bo oni, ja tu wchodziłem czasem, nie, i patrzyłem, no to byłem zdziwiony, że oni powiedzieli, że w porządku, że tego, że tak się robi, no to... Tak się robi. A ja się, a wiesz, a ja się... Każdy ma swoje standardy. No właśnie. To możliwe, że... Że tak jest w standardzie. O, tam, czekaj, podświetlam, bo tam coś jest w ciepło. Kurde, to mocno się przyznał. O, tam się jakiś świeci. To jest silikon. Tak. W każdym narożniku tak mam. Każdy narożnik w ogóle różni się. Nie wiem, ile tyle akrylu nawalili, bo wiesz, może by się nie zakryli. Broni przed pęknięciami. Nie, na suficie nie było płyt i na tej ścianie nie było płyty, nie? Tutaj. Ogólnie to wie, że Andresole zrobili, ale też nie wiem nawet z czego, na co ona jest zrobiona. Trzeba jakąś muzykę na podłodze, dobra. Dawaj, zobacz, tutaj są największe pęknięcia, nie? Kurde, trzeba to jakoś... Zobaczyć. Widać? A, to co, mi się trzasło już. Coś tam widać, kurde, mało. Ja już nie założyłeś. Czy to było nie zakładasz? Okay, a ty tutaj przy rurę? Przy podłogowe. Nie, tutaj ja zakładałem listy przy podłogowe. Ale tutaj miała być taka... Oni, a to są rury, tak? Tu są rury od grzewcze, które miały być zasłonięte, ale później zaczęli doliczać za to kasę kolejną. I... A to nie powinno być wiesz, położone przed płytami ogólnie? Jakoś? No ale tu nie ma płyty na tej ścianie. Aha, to jest ogólnie cegła. Tak. To jest soleczek. O, to może nie podświetlaj, to może będzie widać ten. Jakoś nie wiem. No, jak podświetlasz, to ty zasłaniasz mi, wiesz. No dobra, tutaj. Tak? Kurde, muszę... Nie wiem, jakieś pegosy, ręcznie by trzeba było. Nie, oświetlaj, nie świetlaj. Stój. No. O, i teraz widać te pęknięcia po całości. A powiedz mi, co tu miało być. O, kurde, teraz zajebiście widać. No nie, nie podświetlaj, nie, tak jak było wcześniej. O, tak. Teraz widać te wszystkie pęknięcia. Co tu miało być? Co? No listwa. Jakie? Takie narożnik? No coś miało być. Mówili, że zrobią, no ale w końcu się wynieśli i nie zrobili. Tak to jest tam, wiesz. W sumie to tam też jest pęknięcie. No cały czas komentarze są, że to jest niemożliwe, że to legacy. No teraz wiesz, oni na początku kosztorys opiewał na 38 tysięcy. Teraz sobie doliczyli jeszcze jakieś tam dodatkowe koszta, wyszło 40. O kurde, ale coraz lepiej. Całe. No właśnie, kurde, próbuję to nagrać, ale... Słabo. Musiałbyś wejść chyba na to. O, tylko ta drabina nie jest przymocowana. Nie, przytrzymam. Dobra. O kurde. No bo pęknięcia są większe niż pół roku temu. O, tutaj jest pęknięcie całe. Tu idzie po całości. O, i tam też są pęknięcia. A to co tu się dzieje? Nie, tutaj mówię, tutaj jest pęknięcie, tutaj po całości idzie, nie?
Tak świecisz, to to wszystko zasłania, nie? Tak? O, o. Tak. O, jest pęknięcie. I to idzie tak po długości tam do samego końca Andresowi, nie? Materacyk stoi, kurde, fajnie by się na nim spało i dupa. Te schody nie są w ogóle zmocowane jeszcze. No nie, te schody to w ogóle ja kupiłem, bo mi powiedzieli, że Andresowi, w skład Andresowi nie wchodzi ten. Nie wchodzi, schody nie wchodzą, ta. Tutaj ta piękna listwa. To jest w paneli takich plastikowych. Szeroki, nie? No, nie chciało mi się pewnie za dużo robić, ten co o, tutaj nie, no, te wszystkie babole. Nie widzę. Podmalowanie. Nie widzę. Co to jest? Co ja wymagam, kurwa, za 40 tysięcy? Sorry, teraz za 50. Bo o, nie dokończyłem ci, bo do tych 38 doliczyli sobie jakieś tam 2000 dodatkowych kosztów. To jest ładnie bardzo. Ktoś mówił, bo nie chyba tą listą naokoło pojechać, nie? Wiesz, no. Może jakoś miałem, że ta lista w ogóle jest sama w sobie fajna i ładna, że... No tutaj też są pęknięcia, tylko kurde... Za blisko w sposób podjeżdżasz, wiesz? O! Musisz trochę dalej, to będzie lepiej widać, mi się wydaje. Nie, tutaj ostre systemy. Kurde, jest wszystko upieprzone. Głośniej! Wiesz, tutaj gdzie nie najlepsze... Ale to ogólnie tu przed naszy grzejnik, jak zapadali, to mogli założyć trochę później i to... No tak. ...wyłączyć przed, nie? No tutaj zaraz, oni nie ściągali grzejnika i wszystko tam wie. Te grzejniki są w ogóle omalowane, nie? No jest upieprzone. To gdzieś tam jest jakiś zapis, że nie można podświetlać podczas odbioru mieszkania. Jak jeszcze raz? Że nie można podświetlać podczas odbioru. Nie można? To jak to w takim razie, jak Michał Galega blisko ściany w pewnym suficie? No jakby sobie tam lampki zamontował. A zaraz, a tam o kurde, tam też są pęknie. Ale to co, nie można dziś w ogóle? Czy dopiero jak oni wyjdą i jak masz w ogóle? Tego nie słyszałem, nie? A ten zapis jest gdzie? No nie wiem właśnie. Nie, ciężko w ogóle ustalić tutaj ten... ostrość. Przyciśnij do tego może do połowy. No przyciskam. Ale to teraz jest na... Dawaj, ręcznie szybciej ustawiłem. Tym to przyspieszy, czy oddala mi ten. Musisz bardzo wszystko. Zrobili remont podłogi w przedpokoju i w kuchni. A w tych dwóch nie. No i najlepsze jest to, że w tych dwóch pomieszczeniach nic się nie dzieje z panelami, nie wyskakują ani nic. Tak, co nie było robione. Tak, a tutaj w przejściu też oni robili przejście, żeby wyrównać. A później jak się dowiedziałem od tam jednego z Ukraińców, to w tym miejscu, znaczy w tych dwóch pomieszczeniach oni do starej podłogi przyczepili tylko płytę USB. No to ja mówię, ale miała być wylewać. Miała być, nie, miała być remont, nie wiem w jaki sposób, to ma powiedzieć, że wyremontują podłogę, no to mówię, no dobra. Ale co, chyba... legary wymienił, tak? No coś w ten sposób chyba miało być, nie wiem. I oni tutaj tylko zrobili jakieś tam przejście, żeby wyrównać razem z tym i przymocowali płytę USB. No i kurde, teraz w tych dwóch pomieszczeniach ciągle mi podskakują te panele.
I nie wiem, co dalej będę musiał zrobić, nie? Czy będę musiał wywalić te panele, zrobić coś od nowa, czy coś? No bo tutaj z tą podłogą nic się nie dzieje. Tu, gdzie nie było nic robione, nic się nie dzieje, a tam, gdzie było robione, no to coś się dzieje. No i to mnie wkurza. No widzisz, tutaj teraz musiałem meble porozstawiać tak trochę, żeby te panele trochę opadły. A zobacz, że jak one były... A zobacz, jak one były, wiesz, one tam jeszcze mają wejście po osłu, to nie są tak dociśnięte do samej tego. Jeszcze z jednej i z drugiej... No, z jednej i z drugiej strony one były dobrze położone. A jakoś wyskakują, no bo wilgoć jest, zresztą widać po tym, ile tutaj wody jest. Chyba jeżdżę. No i tu mam wifi, na szczęście mieszkanko jeszcze jest na górze. Mam gdzie mieszkać na szczęście w dziewczyny, ale powiem sam fakt, że wiesz, żeby dało się tyle kasy, a bo już 20 tysięcy dostali i oni jeszcze 30 chcą za to, nie? No i sprawa się skończy w sądzie. A ty co o tym powiesz? To znaczy? Zajebiste mieszkanko, nie? Opłacało się 38 tysięcy dać? Mało. Kurde, mogłem dać im to 50. Mało. Cholera, ale głupi. A ja po sądach chcę latać. Bo nie wiem, czy tam zauważyć, czy nie. Ona ogólnie od tamtej strony, jest pierdzielona strasznie. No, a tam nad termą masz coś takiego. Ogólnie jakbyś zajrzał od tamtej strony, to jest tak upieprzony farbą i tak dalej. Cała w ogóle ta terma też nie była zabezpieczona. Tak samo wiesz, tu nie było zabezpieczone i tak samo okno, nie? Okna też nie były zabezpieczone. No tutaj całe są tak pieprzone, że na pani pieprzy. Tutaj masz wszystko od tej kupu pieprzone i tak dalej. Okna w ogóle nie umyte, w ogóle nic tu nie było robione. Wszystko jest, wiesz, na gotowca oddali takie mieszkanie. Tylko się wprowadzać. Zajebiście. Thank you.